Powszechnie mówi się, że na wirtualnych polach bitwy dominują młodsi gracze z niebywałym refleksem. Ale headshoty, które teraz oglądasz, to nie wyczyn jakiegoś nastolatka, tylko 71-letniego weterana wojny wietnamskiej, Willa, o pseudonimie Grandpa Gaming. Dysponuje on czymś, czego nie ma większość graczy. Doświadczeniem bojowym, dużo cenniejszym od czasu reakcji. Dla emerytowanego żołnierza jest to teraz zwykła zabawa. Ale mnie nurtuje jedna kwestia. Co gdyby zamiast kontrolować postać w grze, Will przejął stery androida na prawdziwym polu walki? Połączenie siły robota odpornego na ból i zmęczenie z umiejętnościami autentycznego weterana byłoby przełomowe. A nasz Grandpa Gaming dalej czułby się jak w zwykłej grze. Biorąc pod uwagę rozwój sektora obronnego, nie mogę być jedyny w rozważaniach nad wirtualizacją działań wojennych. A siły zbrojne największych mocarstw na pewno już o tym myślały. W dzisiejszym, dość nietypowym jak na ten kanał filmie, odpowiemy na pytania. Jak to się stało, że wielu prawdziwych żołnierzy już zostało graczami? Jakie mogą być konsekwencje technologicznego wyścigu zbrojeń? I co trzeba poświęcić, by wygrać scyfryzowaną wojnę? Pierwsze próby prowadzenia walki w wirtualnej formie podjęto 50 lat przed pierwszą grą komputerową. Już w II wojnie światowej Niemcy korzystali ze zdalnie sterowanych min, zwanych Goliatami. Były to samobieżne mini czołgi, którymi Wehrmacht chciał niszczyć pojazdy aliantów. Z kolei Związek Radziecki modyfikował pod zdalne sterowanie pełnowymiarowe czołgi, które rozpoznawały do 24 poleceń. Jednak zarówno one, jak i niemieckie Goliaty nie były zbyt skuteczne. O krok dalej poszli zaś Amerykanie. W ramach tajnego projektu Afrodyta bombowce B-17, latająca forteca oraz B-24 Wyzwoliciel przekształcono w bezzałogowe BQ-7 i 8. Operatorzy sterowali nimi z myśliwców drogą radiową, kierując bombowce wypełnione 9 tonami materiałów wybuchowych na silnie ufortyfikowane niemieckie bunkry. Miała to być niezawodna broń zdolna chronić i ratować pilotów. Jednak każda z 14 maszyn chybiła. Za to podczas misji projektu Anvil z 1944 roku samolot BQ-8 eksplodował, zabijając Josepha Kennedy'ego juniora, czyli brata przyszłego prezydenta USA Johna Kennedy'ego. Nie wspominałbym dziś o tym, gdyby nie fakt, że równe 80 lat później zdalnie sterowane maszyny opanowały pola bitwy na dobre. Pomyślisz, że to jakaś nowoczesna kafejka internetowa, ale tak naprawdę jest to bunkier kontroli dronów wojennych. Operator w goglach wirtualnej rzeczywistości wygląda jak bohater filmu Player One, wywołując niepokojące wrażenie, że cyberpunkowa przyszłość już nadeszła. Quadcoptery, które powstały jako urządzenia zwiadowcze kilka lat później, służą już jako niszczycielska broń. Najpierw zaczęto modyfikować je do zrzucania małych granatów, czyli do funkcji, którą pełniły całe samoloty z I wojny światowej. Drony, zapewniające widok z perspektywy pierwszej osoby, są dziś bardzo uniwersalnym narzędziem. Przenosząc po kilka kilogramów materiałów wybuchowych, mogą uderzyć w niemal wszystko, od piechoty po czołgi. Dla operatora zaś wszystko wygląda jak realistyczna gra. Codziennie dostaje dziesiątki nowych żyć w postaci zapasowych dronów, co zapewnia mu mnóstwo okazji do zdobycia punktów, bez narażania się na faktyczne niebezpieczeństwo, przynajmniej w teorii. Zawsze istnieje bowiem ryzyko, że wróg znajdzie bunkier i zniszczy go własnymi dronami. Jednak aby wkroczyć do takiej gry, potrzeba lat treningu.
Gracz musi przyzwyczaić swój układ przedsionkowy do wrażenia latania, które zwykle powoduje zawroty głowy i mdłości. Musi być też bardzo zręczny, jako że nawet najmniejsze naruszenie drążka sterującego powoduje zmianę prędkości o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Wszystko to opłaca się jednak w perspektywie ekonomii walki. Taki dron za $1000 może zniszczyć sprzęt wojskowy warty miliony. A jeśli zostanie zestrzelony lub straci łączność z operatorem, nic się nie stanie, zaraz zastąpi go kolejny. Zdaje się, że Pentagon dostrzegł te sukcesy, bo obecnie kontraktuje komercyjnych dostawców dronów, które chcą wykorzystać w przyszłych wojnach. Co więcej, nawet operatorzy starszych modeli, takich jak MQ-9 Reaper, są dziś szkoleni za pomocą zestawów wirtualnej rzeczywistości, bo mając pierwszoosobowy widok, pilot znacznie skuteczniej zapoznaje się z ruchem maszyny. Ale to dopiero początek. Wkrótce możemy być świadkami rozwoju nowych technologii łączących operatora i jego drona w jedno. Film science fiction Surogaci z 2009 roku wprowadza nas w świat przyszłości, w którym ludzie przestali wychodzić z domów. Zamiast tego sterują niezwykle zaawansowanymi droidami, które robią wszystko za nich. Na tle wszystkich zdarzeń wyróżnia się jedna scena, gdy amerykańskie wojsko prowadzi operację pokojową na drugim końcu świata. Ani na moment nie opuszczając bazy. A gdy jeden zdalnie sterowany robot przestaje działać, operator natychmiast przełącza się do innego, tak jak z dronami FPV. Gdybyśmy żyli dziś w takim świecie, Will z kanału Grandpa Gaming nadal służyłby w armii, tyle że wirtualnie. Jeśli wydaje ci się to nierealne, to wiedz, że w tej chwili ukraińskich żołnierzy wspiera dron Szablia, wyposażony w karabin maszynowy. A pewien sparaliżowany mężczyzna znany jako Alex gra w Counter-Strike 2 za pomocą myśli, dzięki wszczepionemu w mózg chipowi od Neuralink. Pomyśl tylko, co by było, gdyby połączono ze sobą obie te technologie. Dodam jeszcze, że firma Neuralink znalazła kolejnego chętnego do wszczepienia chipa. Muszę wspomnieć, że Alex do poruszania się po mapie wykorzystuje kontroler QuadStick, a swoimi myślami może jedynie celować. Ale i tak imponującym jest, że wciąż jest do tego zdolny, bo 85% elektrod w jego chipie zdążyło się przesunąć i straciło połączenie z neuronami. Natomiast Pentagon liczy na zdalne sterowanie dronami w najbliższej przyszłości. W 2018, ledwie 6 lat przed tym, jak firma Neuralink wszczepiła swój pierwszy chip, amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony uruchomiła program w celu opracowania, cytuję, bezpiecznego, przenośnego systemu interfejsu neuronowego, zdolnego do odczytu i zapisu w wielu punktach mózgu jednocześnie. Dr Al Emondi z Biura Technologii Biologicznych tejże agencji podkreślił, że urządzenia nie trzeba by było nawet wszczepiać, bo i tak ma precyzyjnie odczytywać sygnały mózgowe przy minimalnym opóźnieniu. Technologia ta ma być dostępna do 2050 roku, choć w pierwszej kolejności zostanie najpewniej użyta do natychmiastowej komunikacji w myślach między prawdziwymi żołnierzami a ich dowódcami. Nie mogę jednak pominąć faktu, że dokument wydano pod zastanawiającym tytułem Żołnierz Cyborg 2050. Wspomina się w nim także o tym, że te przenośne urządzenia neuronowe mają umożliwiać zdalne sterowanie dronami. Jednocześnie przyszłe pola bitwy opisuje się w nim jako gęsto zaludnione miasta lub podziemne metropolie. To już cyberpunk na pełnej. Wszystko to brzmi jak wyjęte z filmu Surogaci, bo tam również korzysta się z urządzeń do odczytu myśli.
Sądzę jednak, że zdumiewająco wczesna rewolucja, jaką serwuje Neuralink, skłoni amerykański Departament Obrony do porzucenia pomysłu niewszczepialnych chipów, a wówczas pojawi się armia wojskowych cyborgów. Dla nich pole bitwy będzie jak arena, w której połączą się z dowolną maszyną. Czy to z dronem, czołgiem, czy zrobotyzowanym żołnierzem. Tak jak w dzisiejszych strzelankach. Jednak taki rozwój pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Niektóre z nich ukazano w popularnej grze science fiction, w której wszystkie te wojskowe innowacje już dawno wprowadzono w życie. W EVE Online ludzkość musiała zjednoczyć się ze swoją bronią, by przetrwać w głębinach kosmosu. Ziemia jest tam na wpół zapomnianym mitem, a cała akcja rozgrywa się w Nowym Edenie, rozległym skupisku układów gwiezdnych, odkrytych i skolonizowanych dzięki tunelowi czasoprzestrzennemu. Jednak gdy ten się zapadł, przybysze zostali osamotnieni, walcząc o życie na wpół sterraformowanych światach. Za to tak zwani sleepersi, którzy opanowali wirtualną rzeczywistość do perfekcji, okazali się najlepiej przygotowani na katastrofę, bo nawet nie podjęli się terraformowania. Dla wielu z nich podbój kosmosu był ulubionym zajęciem i to właśnie potomkowie sleepersów założyli pierwsze mocarstwo w Nowym Edenie – Imperium Jowów. Wszystko za pomocą niezwykłego wynalazku – kapsule hydrostatycznej. Pozwalała ona bezpośrednio łączyć się ze statkami, dzięki czemu Jowianie dosłownie stawali się ich częścią, zapewniając sobie niebywałą zwrotność i skuteczność bojową. Imperium upadło jednak z powodu choroby genetycznej i dopiero wtedy ich technologie przejęły inne frakcje Nowego Edenu. Niestety okazała się ona kompletnie nie pasować do przeciętnego ludzkiego ciała, co nie przeszkadzało Jowianom, którzy byli ekspertami w inżynierii genetycznej. Niezmodyfikowani mieszkańcy Nowego Edenu umierali w kapsułach z powodu szoku fizjologicznego. Dalsze ulepszenia częściowo rozwiązały ten problem. Ale doskonałe zdrowie i specyficzny profil genetyczny pozostały obowiązkowymi wymaganiami dla każdego, kto miał ambicje zostać jednym z tak zwanych kapsulersów. Ich interfejs do interakcji ze statkiem nie był jednak tak wymyślny, jak mogłoby się zdawać. Stanowił logiczną kontynuację pomysłu Departamentu Obrony USA i firmy Neuralink. Nie sposób z kolei nie dostrzec, że pole widzenia pilotów tychże dronów zaśmiecone jest różnymi wskaźnikami i tekstem. O ile faktycznie mają oni widok z perspektywy pierwszej osoby, to kluczowe parametry jak wysokość, prędkość, kierunek wiatru czy poziom baterii muszą wyświetlać się jak na zwykłym monitorze. Z tą tylko różnicą, że od tego ekranu nie można odwrócić wzroku, co wymusza na pilotach marnowanie cennych sekund, by skontrolować ważne dane kosztem pełnego skupienia na trasie. Za to opisany wcześniej żołnierz cyborg uniknie tego problemu, wykorzystując interfejsy neuronowe do przesyłania pewnych parametrów nie wizualnie, a poprzez dane sensoryczne. Innymi słowy, jeśli zdalnie sterujesz droidem, a gdzieś w pobliżu wybuchnie pocisk wroga, interfejs nie wyświetli ci żadnych czerwonych komunikatów. Zamiast tego przekaże ci odczucia nacisku, ciepła, a nawet bólu, pozwalając natychmiast ocenić obrażenia na poziomie intuicji. Ma to jednak swoją wadę. W pewnym momencie stracisz zdolność rozróżniania odczuć drona od swoich własnych. A wiemy, do czego może to prowadzić. Przypomnij sobie nagrania, w których ludzie fizycznie reagują na wirtualne wydarzenia. Lepszym pomysłem byłoby więc umieścić operatora w środowisku, w którym ciało fizyczne pozostaje bezpieczne, a przy tym doświadcza deprywacji sensorycznej, podczas gdy człowiek wypełnia misję i koncentruje się na danych z drona lub statku. Dokładnie tak działa kapsuła hydrostatyczna. Jednak im bardziej skomplikowany będzie sprzęt, tym więcej niekonwencjonalnych kanałów sensorycznych będzie wymagać operator. W krótkometrażowej produkcji Netflixa Sony ma przewagę, opartym na opowiadaniu Petera Hamiltona,
Ludzie używają interfejsów neuronowych do łączenia się ze specjalnie hodowanymi bestiami. Nawet przy pełnym złączeniu z Carnivore, główna bohaterka Sony i tak ręcznie kontroluje 4 zaostrzone macki, bo w ludzkim mózgu nie ma obszaru, który odpowiadałby za dodatkowe kończyny. Gdy zgłębiałem ten temat, szukając podobnych rozwiązań, natknąłem się na niesamowite wyczyny cyberpunkowego artysty, Stellarka, który opanował kontrolowanie pająkopodobnego egzoszkieletu za pomocą subtelnych ruchów dłoni. Jeśli jednak chcemy pilotować okręty wojenne i reagować w ciągu milisekund, musimy opracować implanty, które rozszerzą możliwości mózgu i zapewnią doskonałe połączenie ze sterowaną maszyną. Będzie się to wiązać z licznymi operacjami i nieznośnym bólem płynącym z adaptacji sztucznych części ciała, a właśnie z tym mierzyli się kapsulersi. Jeśli twój układ odpornościowy odrzuci choć jeden implant, cały wysiłek pójdzie na marne. Natomiast ci, u których wszystko pójdzie zgodnie z planem, doświadczą niebywałych efektów przy pilotowaniu swoich statków, w tym nagłych zmian ciśnienia, temperatury i przyspieszenia oraz bodźców, na które nie mamy jeszcze określeń, lecz, co najważniejsze, dojdzie do tego przeszywający ból wraz z atakiem na okręt. W końcu kadłub i jego ciało, ciało pilota, będą jednością. Wspomnę tylko, że opisuję teraz symulację treningową przed faktycznymi lotami, ale dla operatorów jedno nie będzie się różnić od drugiego. A gdy cienka granica między prawdziwymi a wirtualnymi odczuciami się zatrze, konsekwencje cyfryzacji działań wojennych dopiero się uwydatnią. Co stanie się z ludzką naturą tych, którzy zostaną hiperwydajnymi robożołnierzami? Mogłoby się zdawać, że osoby sterujące dronami z bezpiecznej odległości nie doznają takiej traumy, co żołnierze piechoty. Jednak, jak zauważa brytyjski ekspert lotnictwa wojskowego dr Peter Gray, zespół stresu pourazowego, na który cierpią operatorzy dronów, jest bardziej intensywny niż u pilotów bombowców. Być może dlatego, że ci drudzy przez długie miesiące zapoznają się z wysoce stresującym środowiskiem. Za to ci pierwsi odbywają 10-godzinne zmiany, po czym, jak gdyby nigdy nic, wracają do domu, narażając się na zbyt nagły kontrast między zestrzeliwaniem wrogów a gotowaniem obiadu. Tak więc mimo wirtualizacji działań wojennych i fizycznego bezpieczeństwa, misji tych nie można porównać do zagrywania się w komputerowe strzelanki. A potencjalne rozwiązania tego problemu mogą ci się nie spodobać. W jednym z odcinków Black Mirror żołnierze polują na dziwne wrogie potwory, po czym odkrywają, że te były tylko złudzeniem. Implanty neuronowe nie tylko dostarczają informacji taktycznych, ale zniekształcają rzeczywistość, by stłumić poczucie winy związane z mordowaniem cywilów. Technologia ta przekształca ludzi w bezduszne drony. Ta sama sztuczka działałaby nawet skuteczniej na operatorach dronów z całkowicie przefiltrowanymi strumieniami danych. Tak subtelne oszustwo może nigdy nie zostać odkryte. Taka manipulacja przechodzi na jeszcze wyższy poziom w powieści Orsona Scotta Carda pod tytułem Era Endera. Ludzkość walczy tam z formidami, obcymi istotami, które podbiły Ziemię dzięki rozwiniętej technologii, taktyce bitewnej i inteligencji roju. Aby zyskać nad nimi przewagę, wojsko zaczęło wybierać utalentowane dzieci i szkolić je poprzez coraz bardziej złożone gry i symulacje. Wśród nich najbardziej wyróżniał się mały Andrew Wiggin, zwany Enderem. Podczas ostatniej sesji treningowej nie tylko pokonał flotę formidów, lecz także zniszczył ich rodzimą planetę, dowodząc swej gotowości na udział w prawdziwej bitwie. Tylko że to była prawdziwa bitwa. Ender zdalnie kontrolował całą flotę dronów, która wyruszyła na planetę formidów na długo przed jego narodzinami. Chłopiec
nieświadomie unicestwił zaawansowaną cywilizację, do czego podstępem skłoniło go wojsko. Gdy Ender zdał sobie z tego sprawę, uciekł z ziemi, chcąc wyzbyć się przesiąkniętej krwią sławy. Cóż więc powstrzymuje wojsko przyszłości przed stworzeniem podobnej iluzji dla operatorów dronów? Pod fałszywym pretekstem chronienia ich przed traumą. Działania wojenne mogą przekształcić się w jedną wielką grę, której uczestnicy nie rozróżnią symulacji od prawdziwej misji. Czy przed tą nieczystą zagrywką można się uchronić? Operatorzy nie mogą przecież odbyć całej wojny, nie narażając się na niebezpieczeństwo. A może mogą? Kapsulersi w Nowym Edenie kończą szkolenie w symulacjach i przyzwyczajają się do szoku sensorycznego, co przygotowuje ich do pilotowania prawdziwych statków. Kapsuła nie jest zresztą ukryta gdzieś w bazie, tylko znajduje się na samym pokładzie. Jeśli bowiem drony można zestrzelić, przerywając połączenie ze zdalnym operatorem, to jeszcze łatwiejsze będzie to w rozległym kosmosie. Ale co odróżnia to od tradycyjnego pilotażu z zagrożeniami, jakie się z nim wiążą? Otóż w Nowym Edenie zabicie kapsulersa sterującego statkiem nie stanowi dla niego kresu istnienia. Wkrótce po śmierci budzi się on na odległej stacji, myśląc, że walka była tylko złym snem. Choć wszystko wydarzyło się naprawdę i odebrało mu życie, to w ostatniej sekundzie specjalny skaner mózgu skopiował jego świadomość i przeniósł ją do ciała przygotowanego wcześniej klona. Nie jest on więc człowiekiem, a zbiorową istotą, dzielącą jedno życie i doświadczenie ze swoimi kopiami. To szczyt cyfryzacji bitewnej, gdzie ciało w swej istocie staje się dronem. Wówczas jednak prędzej czy później idzie spotkać się z samym sobą, bo świadomość może przypadkiem trafić do dwóch klonów jednocześnie. Który z nich jest tym prawdziwym, a którego należy zniszczyć? I czy pozbycie się kopii jest etycznie dopuszczalne? To tylko kilka dylematów, które od razu przychodzą na myśl. Najwyraźniej nie jesteśmy jeszcze gotowi na wirtualizację walki, choć etap ten właśnie się zaczyna. Przyznam, że imponuje mi, gdy deweloperzy wprowadzają mechanikę wskrzeszania nie tylko jako konwencję rozgrywki, lecz jako coś ugruntowanego w pomysłach science fiction. W ten sposób sam gracz staje się świadomością przenoszoną z ciała do ciała poprzez awatary. Ale moment. Co jeśli wszystkie te wielkie wirtualne bitwy ze znanych gier dzieją się naprawdę w niezbadanych obszarach Ziemi lub w odległym kosmosie? Co jeśli te gry stanowią system rekrutacji najlepszych wojowników jak w grze Endera? Jak myślisz, czy będziemy w stanie odróżnić symulację od rzeczywistości w zwirtualizowanych wojnach?